robi. Cześć wszystkim, witam Was w sobotę o godzinie 10:15. Ja, słuchajcie, szykuję się do Holandii. Dzisiaj dzień powrotu po 3 tygodniach, w zasadzie po 2 tygodniach w Polsce. Jestem bardzo wypoczęta, pozytywnie nastawiona przede wszystkim. I ten okres wakacji w Polsce mogę uznać za bardzo udany. Super wypoczęłam też mentalnie, fizycznie. Więc mam nadzieję, że teraz nadejdą same dobre rzeczy. O 12 mam Flixbusa do Amsterdam z Sloterdijk i tam już ktoś po mnie przyjeżdża. Więc tak, jutro dzień wolny, dzisiaj na pewno już nic nie będę robić, tylko się wypakuję. Będę siedzieć w domu, odpoczywać. Natomiast dobrze, że tak z dnia na dzień idę do pracy, bo przede mną dzisiaj nie krótka podróż, bo 4 godziny 15 to naprawdę nie jest krótko. Zresetuję się tak, wprowadzę do tej Holandii, do tego, że muszę wstać wcześniej, bo teraz cały czas wstawałam tak 10, 12, coś takiego. Także tyle, idę robić sobie śniadanko, owsianka dzisiaj i zaczynamy weekly vloga. Zanim jeszcze przejdziemy do odcinka, to zaproszę Was na mojego Instagrama Oliwka Ślusarczyk i zachęcę do subskrybowania kanału. Kto jeszcze nie widział poprzednich vlogów, to serdecznie zapraszam. Vlogi z mojego urlopu. Także lecimy robić śniadanko. Widzicie mnie już ze starego pokoju, że tak powiem, który za niedługo prawdopodobnie zmienię na coś większego, ale to zaraz powiem. Dzisiaj generalnie bardzo ważny dla mnie dzień, dlatego postanowiłam nagrywać. Jestem już w Holandii tydzień i naprawdę po tym urlopie czuję, że odżyłam. Mam mnóstwo energii, aż mi taka wspiera ta energia. Jestem bardzo pozytywnie nastawiona do świata, do ludzi, do siebie przede wszystkim. Dzisiaj bardzo ważny dla mnie dzień, ponieważ jadę oglądać moje być może przyszłe mieszkanie. Większe mieszkanie, swoje, już oficjalnie. Jeszcze go nie widziałam, więc jestem mega podekscytowana, natomiast też troszkę się boję, że będę zawiedziona. Jest to mieszkanie z 3 pokojami. Nie wiem, ile dokładnie metrów, ale podobno ma być lepsze, czyste i ma być jak takie po prostu, ale taki apartament, coś takiego. Jadę w końcu odebrać auto. Jeszcze nie wiem, jak wygląda. Wiem, że jest to Chevrolet. Natomiast cieszę się, że w końcu już będę miała auto, bo trochę tęsknię. U mnie bez auta to tak bez ręki. Już trochę mam dosyć jazdy na rowerze, do pracy i wszędzie. Tym bardziej w taką pogodę. Nadchodzi zima. Tutaj co prawda nie ma śniegu, ale jest zimno, pada deszcz, wieje, więc nie jest to nic przyjemnego. Jestem już gotowa, zrobiłam sobie taką fryzurę. W ogóle zabieram się za nagranie filmu z pomysłami na fryzury, bo ostatnio bardzo dużo kombinowałam. I jak wcześniej miałam te moje stare włosy, to nic się nie dało z nimi zrobić. Natomiast teraz, jak mam je krótsze i te początki też są krótsze, to naprawdę umiem z tych włosów zrobić mnóstwo fajnych fryzur, więc chcę Wam pokazać to wszystko na filmie. I to jest właśnie jedna z tych fryzur. Mega mi się podoba, serio. Jest przecudowna. Uwielbiam. Moje autko nowe, trochę stare, ale nieważne, ważne, że jeździ i ważne, że mogę czymś w końcu dojeżdżać do pracy, a nie ciągle na tym rowerze. I teraz jesteśmy właśnie pod adresem tego mieszkania, do którego zaraz wejdę zobaczyć. I ogólnie to mieszkanie jest tam, pokażę Wam. Tak wygląda okolica póki co. Tu jest chyba nasz numer, więc jestem mega ciekawa, jak wygląda w środku.
Chodzi o mieszkanie, to jestem zadowolona, ale z jednej strony też rozczarowana, ponieważ dowiedziałam się, że niestety nie dostanę adresu meldunku, znaczy się, więc to już praktycznie skreśla całe mieszkanie, bo najbardziej mi na tym zależało, bo tutaj w Holandii bez meldunku ciężko cokolwiek zrobić, ciężko iść naprzód, ponieważ nie można otworzyć konta bankowego we wszystkich bankach, nie można otworzyć swojej działalności, nie można kupić auta, ponieważ wszędzie jest potrzebny meldunek. Praktycznie to mieszkanie będzie puste. Cena to 1400 euro za samo mieszkanie plus czynsz, wiadomo, dodatkowa opłata. W wysokości zależy, jak będziemy oszczędzać wodę, prąd, gaz, tutaj akurat jest bardzo drogi. No i też właśnie szkoda, że nie mamy tego meldunku, ale jeszcze mam jedno spotkanie, chyba. Czekam, aż jedna Holenderka wróci właśnie z wakacji. Teraz jadę do biblioteki oddać książkę i po perfum. Witam Was w niedzielne popołudnie. Słuchajcie, ja siedzę w moim nowym aucie, które wypożyczam za 110 euro miesięcznie. To jest bardzo mało jak za auto. Wiadomo, że nie jest jakieś super zajebiste, ale ważne, że jeździ, ważne, że mam czym dojeżdżać do pracy. Jadę pozałatwiać kilka jeszcze spraw, muszę wypłacić pieniądze, zapłacić za auto, wymienić butelki, bo mi się już w pokoju nie mieszczą, bo nie wymieniałam już 2 tygodnie. Dodatkowo jeszcze jadę do MediaMarktu w końcu zamówić sobie moją nową kamerę. I co? I dzisiaj głównie trzeba czyścić auto, bo jest tak usyfione, że aż wstyd mi pokazywać. Wiecie, patrzcie, jakie to auto jest uwalone. Się w głowie nie mieści. Teraz to wszystko będziemy odkurzać. Wow, naprawdę. 110 euro nie wymaga. Chcę pokazać Wam teraz moje ostatnie odkrycie na bardzo ekonomiczny, kilkudniowy obiad, idealny do pracy. Jest to, słuchajcie, wegetariańska lasagna, którą uwierzcie, pokochacie. Zaczynamy od pokrojenia warzyw, następnie do naczynia wykładamy kolejno makaron, marchew, brokuła oraz mrożony szpinak. Całość zasypujemy odrobiną sera oraz zalewamy wcześniej przygotowanym sosem. Sos to tak naprawdę tylko miks wody, śmietanki oraz wybranego sosu pomidorowego. Powtarzamy tak kolejno warstwę, a na górę, na koniec dodajemy makaron z dużą ilością sera. Ważne jest, aby cała lasagna była zamoczona w sosie, na to musicie zwrócić uwagę. I teraz pozostaje nam tylko włożyć ją do piekarnika na 200 stopni, około 40 minut. Musicie zaglądać i patrzeć, czy już jest gotowa. I tak, słuchajcie, mamy gotowy pyszny obiad. Bardzo prosty, szybki i uwierzcie mi, ten przepis pokochacie. Pofalowały mi się włosy, bo na dworze padało, ale pokażę Wam teraz moje odkrycie w jesień i zimę 2023. Jest to, słuchajcie, grzaniec. Na ogół alkoholu dużo nie piję i też nigdy nie piłam jakoś grzańców, bo były dla mnie bardzo mocne. Kojarzę ten taki galicyjski grzaniec z Polski i on zawsze był mocny, taki aż za mocny, natomiast znalazłam tutaj grzaniec, który jest tak przepyszny. Jest tak delikatny w smaku, nie czuć tak naprawdę tego alkoholu. Jest bardzo słodki i ma taką nutkę, nie wiem, korzenną, taką świąteczną typowo. Wypiję na przykład jeden taki kubek, gdy wracam z pracy, cała zmarznięta po 11 godzinach i wtedy mi się dobrze śpi
i się bardzo rozgrzeje. Też czytałam, słuchajcie, że grzaniec, bo tak sobie wpisałam, czy grzaniec jest szkodliwy i wyskoczyło mi, że grzaniec może działać prozdrowotnie. Wiem, że jest jeszcze ten grzaniec z piwa, ale go nigdy nie piłam i wydaje mi się, że nie będzie mi smakować, bo też na ogół nie przepadam za piwem. Natomiast pobudza krążenie krwi, może działać z walką z jakimiś infekcjami, z przeziębieniem. Na pewno rozgrzewa bardzo. Jak piję ten grzaniec, to aż mam ochotę wziąć walizkę, spakować się i pojechać w góry na narty. I właśnie kupić sobie takiego grzańca na stoku, w górach.